Perumbra zna slota, jeszcze jaki Great Shield wyleci. I Havoc Blade! Jest złoto, ale czemu Havoc jest złoty? A w sumie tak, to jest Havoc Blade, on jest warty bańkę. Fajnie, ładnie zboostowany, patrzcie, jaki niebieski lot w ogóle z tego Perumbrasa. Przez chwilę myślałem, że nie wiem, może jest jakieś złoto, rzeczywiście jakiś Feruhat czy coś. Ale jak to ładnie posypało, mamy MPA, ornamenty 2, Mastermind Shieldy, to już jest 200k, Golden Armor, Abyss Hammer, Berserker. Jakieś pierdoły, Rift Shieldy, 5 tokenów i Havoc Blade. Ile, zobaczcie ile Havoc Blade jest wart w ogóle. Dobry bonusik. Patrzcie tutaj jak wygląda loot. Ale itemów. Sporo, bardzo ładnie sypło. No to zabierzemy, Havoc pokazuje mi teraz średnio 1 100 000. Spoko, 1 100 000, oprócz tego pozostałe przedmioty. O kurde, ale sypło, 1 800 000 sferą brasa. Bardzo ładnie, opłacało się ustawić na slota. I zobacz na market jeszcze. To jest dobry miecz, najlepszy chyba na te niższe levele. 1 400 000 wystawiona jedna sztuka. Chodziły po 1 500 000, też go wystawiam. Ale fajnie, dobry drop, 1 300 000. 100k taniej. Następnym razem będzie Perucha. To na pewno. Jakby to slasher to bez gatunkiem horroru. Ja nawet nie wiem, czy jest gatunkiem horroru, ale... Może osobny gatunek, ale... Aha! Serio, k***a! Uwielbiam tego bossa, nie? Uwielbiam, co się stało. No zabiliśmy bossa, lot jest, ale nas jeszcze przeteleportował raz na drogę, no. Zabiliśmy go w momencie teleportu. I musimy biec całą tą drogę, mimo że już po bossie jest. Ale wejść to trzeba. Po co się robić? Po co zera, czy lepiej kupić na low level? Nawet jakbyś chciał od zera, to warto kupić sobie ze skillem dobrym, żebyś później nie musiał skillować, oszczędzić to dużo pieniędzy i czasu. Mamy Herald Insygnia! Czy to jest przypadkiem skrzydełko? Oj, chyba tak. Nie, to jest misiek. Dobra, to jest misiek jednak, nie skrzydełko. Insygnia, to jest 1 700 000. Jest złoto, to jest addon. Śmiesznie wygląda. Wezmę go sobie. Ja go sobie oczywiście użyję, bo nie mam tego addonu. Ale spoko. Zawsze to do przodu. Zawsze to złoto. No i wyjdę stąd i go użyję. I uwaga. Nie działa, nie działa. Ciach. A, fajny efekt tylko. Konfetti. O, to jest to. Mamy głowę niedźwiedzia. O, to i to. Ale nie będę w tym chodził. Zostajemy przy shopie. Ale addon jest, spoko. O tej taktyce masz najmniejsza szansa dobrego luta? Nie, tu bez znaczenia jest. Też były sytuacje, gdzie rycerz, który nie wiem, rzucił może 2 GFB i dostał worek, więc... Błah, mi amulet szedł akurat jak wlatywałem w grzyby. To był błąd, mógłbym poczekać. Bym się wybombił, jakby jeszcze z 2 wybuchły, to bym leżał. Bug jest? Co ty gadasz? To mam jeszcze figurynkę złotą, także bonus. No. Pochwal się. Chameleona zrób. Zaskocz nas. Kolejny Battle Axe. Jest jednak worek. 50 baniek pokazuje. Spoko, mamy worek i mam jeszcze złotą figurynkę. Fajne combo. Tak naprawdę. Aha. Możemy sobie nagrać odcinek. Pozdrawiam Dynkę Wideo. Nagrywanie shorta. 5 minutes later. No na serio! Ale żebym nagrał smoka, no. A jest, dobry film będzie. Zaraz boostuję sobie Monka na Falcon mini bossa i cały dzień tam siedzę i to jest dobry pomysł. Też tak muszę zrobić, może rzeczywiście zostawię sobie dzisiaj rolkę. Odpalimy sobie też Monka właśnie i go popizgać. Cały zamek, biegać góra dół i... Może coś wypadnie. Falcon Rod! Czemu jest to fioletowo? Aż się zdziwiłem! Co jest, kurde? To miało być złoto, halo, ile? 800k? Co jest? 900 nawet pokazuje. Jest! Ale Oberon sypnął! Dobrze. Nie mówię, no fajnie, drop to drobno. Ale ostatnio wszystkie itemy tak potaniały. Mam nadzieję, że na jesień wrócą jakoś ceny wyższe i będzie można robić dalej bossiki, nawet te słabsze.
Co za czasy, że zabiorą na piolet, dokładnie. Nawet nie wiesz, się cieszyć, czy nie? Ale dobrze jest. Oni się szoty zbierają. Kilka jest, no ale razie same dropy. A w sobie nie tylko dropy, jeszcze jest śmierć mojego paladyna nieszczęsnego. O amulet mi się skończył. Przestraszyłem się trochę. Dobra, lećmy dalej. Ja tak zobaczyłem grzyba, myślę, ale mnie bombi. O, nie gadaj, że to gdzieś tu. Chyba tu były jakieś potworki akurat. Nie robię całego questa. Tutaj. Jest, ghost! Nie mamy duszka. Jest Soul Prism, dobrze! 2,5 bańki. Gitara, tylko że stąd się tepnę pewnie, bo... No dobra, mam misję teraz. No dobra, kurwa, sam chodzi. Pad mi się połączył. No i co, bateria jebła? Czyżby ta stacja dokująca zajebista nie działała? Aha, kabel nie był dopięty. To ona się świeci, jak pad się ładuje, no co ty gadasz? No nie wiedziałem, myślałem, że się ładuje, parę razy działało, tydzień pochodziło, no. O, jest. Wszyscy, skakuj. Jest! Po raz ostatni droga, to był ostatni Tarbas. Kolejny bosik, Ragias 60/60. Idealnie. Potężne bossy ferumbrasowe. I to był właśnie ostatni Razagorn. I tym samym wbiłem też niedawno Zamulosza i zakończyłem oficjalnie wszystkie bossy ferów. Bite są tutaj wszystkie, dosłownie wszystkie. Cieszę się, że więcej nie będę musiał robić tej drogi na Tarbasa. Jedyne co, to będę chodził tego Mazorana, bo wciąż chcę tego Tempest Shielda zdobyć. I oprócz tego niedawno wbiłem sobie z kultów Soldę Spoilera, także kolejny boss kultowy odhaczony. Z Nemezisów też wpadł w sumie Burster. Wpadł też w sumie Blightfather, to jest z rajdu w końcu, po długich a ciężkich. Wpadł też Zushuka. Też bardzo fajny, dosyć rzadki boss. No i jeszcze, tak patrząc na to, to Ekatrix udało nam się zrobić, była boosted i zrobiliśmy sposobem po kilka sztuk, potem Saszelek mi pomógł i też udało się ją w końcu dobić, mam ją totalnie z bani. No i na ten moment mam 15790 punktów i to jest 171% bonus i za niedługo w sumie jeden boss jakiś dobije i będzie kolejny procent, więc fajnie. Następne w kolejce są właśnie goldy przede wszystkim, troszkę Nemezisu tutaj widzicie na liście. No i pewnie dalej kulty, bo tutaj Unarmored na mnie czeka i tak dalej. Też jesteśmy tyle co po Rapidzie, ale Rapid był bardzo udany, bo z tego wszystkiego udało się wbić 7 bestiarek. Już dawno nie miałem tak dobrego Rapida. 7 bestiarek, w większości po 2,5 tysiąca potworków, więc wyszło 325 punktów, bo Hone i Elementale właśnie na nich się skupiłem przede wszystkim. Dały 25 tylko punktów, oprócz tego właśnie też Candy Horrory oraz Nibble Mawy. Z Candy zostały jeszcze tylko wróżki, no i Sugar Mami, Sugar Daddy oczywiście dalej do farmienia są. Do tego Warzone 2 to wbijałem Magma Crawler, tego mi dużo nie brakowało, akurat Lava Golemu mi sporo brakowało, no ale Infected Weepery to są takie najważniejsze w sumie do wbicia. Także zajebiście, lecimy dalej i do przodu.